Cześć. Witajcie moi kochani serdecznie w nowym vlogu. Mamy poniedziałek i nową zadaniowość mamy. Z tego względu, że jedziemy w stronę Katowic. 7:15. Dostępna jest szybsza trasa. Oszczędzisz 12 minut poruszając się drogą droga wojewódzka na korkach 483 i droga na pewno. Krajowa 1. Nawigacja, wiem. Omijamy Częstochowę, bo tam Częstochowa się, wiesz, bo w tygodniu są bardzo mocne korki. Nie, żeby nam mocno zależało na czasie, bo jesteśmy lekko wcześniej. Aczkolwiek... Dopytam. Jestem. Aczkolwiek... Po co jedziemy? Jedziemy właśnie zrobić sesję fotograficzną magiczną. Czyli cały wóz jest zapakowany kulami, miotłą, którą pewnie z tyłu widać, kociołkami, kielichami, różdżkami i innymi takimi ważnymi rzeczami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Sama jestem ciekawa. Jak wyjdzie, to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to się nie dowiecie. Przewaga YouTube'a, można filmu nie puścić. Ale jeżeli wyjdzie, to myślę, że będzie ciekawy vlog w ogóle z przygotowań. Chociaż w ogóle to i tak by byłby ciekawy vlog z przygotowań, nawet jakby sesja nie wyszła. Tak mi się wydaje. Ale trzeba jeszcze nadmienić, że pomysł się urodził dzięki dziewczynom z Katowic. Tak. Miało być zrobienie dwóch zdjęć, ale a się robi sesja z tego. No zobaczymy, jak to będzie w ogóle. No w każdym razie. No, pokażemy wam wszystko. Pogodę mamy ładną. O co się modliłam, bo chyba tylko deszcz mógłby... Czy nie tylko, ale przeważnie deszcz mógłby przeszkodzić właśnie w tych naszych działaniach. Sesja będzie na odwozu, także pogoda się przyda. No właśnie. Zobaczymy. Dopiero wyruszyłyśmy, ale po prostu robotnicy rannej zmiany, 7:15 już w autobusie na pierwszą szychtę. No, myślę, że będziemy zadowoleni. Nawet jeżeli nie, to przygoda, każdej chwili szkoda. No już zobaczymy. Dobra, odezwiemy się jeszcze na pewno. Także taki wstępik króciutki. Dzisiaj bez filozofii, bo zawsze jak sama jadę, to wam filozofuję. Niestety, przeszkadzać. Nie masz wrażenia, że moje vlogi polegają na tym, że wsiadam do auta i gdzieś jadę? Car vlogi mam. Tak, życie taki car. No, także... Fajnie będzie i wesoło. Myślę, że będzie co pooglądać. Fajna ekipa czeka na miejscu. Wszystko przygotowane, zorganizowane, także naprawdę nie ma na co narzekać, tylko korzystać. Tak. No, tak. Myślę, dobrze. Przy trasie szybkiego ruchu trzeba wskoczyć na... Tak jest. Czy hrabina zaprasza na kawę? Trzeba. Nóżki rozprostować. Tak po prostu. Ty krem gosów, ja nóżki. Mam krótkie, szybko mi się tam gniotą. Kawa i... Lody, dobra. Dużą porcję poprosimy. Masz dwa. Ha, numerek trzeba z boku jeszcze wziąć. Potwierdź na dole.
Zobaczcie, jakie mamy cudne widoki po drodze. Jedziemy jakimiś bezdrożami, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Piękne, nie wiem co to jest, tutaj, jakby ktoś ośrodek wiedział. Ośrodek leczniczo-rehabilitacyjny Pałac Kamieniec. Kamieniec, będziemy on sprawdzać. Teraz sprawdzam. Dobra. Bo tu teraz nagle zobaczyłam, że jest. Pięknie. Tu. Przygotowania, garderoba i zestawy dla Florbiny. Przygotowują się drobiazgi. Różne dodatki. Trum, 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 trum. Nowo, no. Czy tą, tą, tą. Zamka mała. Tutaj bym chciała więcej. To musi być jakaś inna suknia. Bardziej ci. Ale nie będzie jej widać. Może spod czarnego. Ale nie, ona też będzie ładnie chyba wystawała. A spróbujmy tylko, bo mi się wydaje, że ona będzie. Ale tutaj właśnie myślałam, żeby jeszcze albo flaszkę, gdzie dałam? Tutaj, na przykład pudełka? Tak, jest. Jedna może mieć maskę. Ja się mogę ci zaraz ubrać w moją rytualną kiepkę, tą pierwszą, tą bordową. Jeszcze jedną osobę byśmy wtedy musiały mieć w tej sukience, w tej spódnicy, czyli albo Olkę i do tego musi być, któraś musi mieć kapelusz. Albo możemy zupełnie zrobić od czapy i zrobić po prostu kogoś, tylko że ja bym wolała to już w nocy zrobić, bo jak ktoś tam będzie przyłaził i ktoś będzie tylko w samej kalce i w tym widzelce, to nie wiem, czy chociaż właściwie to będzie. Znaczy się zależy, kto jak podchodzi. O. Co dobra, tam dziecko nie widział? Do której stylizacji, powiedz mi teraz ty swoim okiem, jak byś najbardziej wolała? Chodźcie, to ty też chodź. Teraz tak, mamy tak. Mam wrażenie, że spęczniałam po prostu. Ale ale ładnie ci te rudy wyszły. Wiesz, bo tu się łuska zamkła, nie mam takiej, wiesz. I tak starałam się nie kręcić, w sensie, bo jak pokręcę, to wiesz, może tak jakoś sens miało.
Spójrzcie na mnie tam jednym okiem. Iluminacji. Mhm. Coś tym jest. Ruda dobra. Ruda zarąbista. Mhm. No, super. Czyli tak, najlepiej przy obróbce ściągać saturację i wyciągnąć te rudości. Rudości, no rudości to już po prostu moim zdaniem obowiązkowo trzeba po prostu. Wiesz co, idę ręce umyć i po prostu jeszcze dobra. Zastanawiam się nad tym, tylko nie wiem czy zrobić to, czy jednak po prostu może najpierw ubierz kostium. Idziemy na sesję zdjęciową do lasu. Wszyscy wszystko ogrzebają. Zobaczcie, ile ludzi jest zatrudnionych. Ja idę ostatnia, jak zwykle, ale to nic. Patrzcie, jakie drzewo. Piękne jest z wilkiem. A to w ogóle bym nie pomyślała, nie? Po prostu i na to peleryna jeszcze. I zasmażka. To by fajnie wyglądać na środku było kadzidło. To mamy światło, one będą widoczne, ale... Słucham cię, Bruno. To jest nie tylko ta baza, która to szynkę matuje i rozświetla. To by nagrywało. No, ale mówią, że to ma dużo wspólnego. Pies ma najmniejszy, bo nie ma wolności w takiej przestrzeni. No będą ładne, bo zobacz kolory, wszystko zobacz tutaj dziewczyny. Dobrze, że nie grają, to się bardzo fajnie. Dobra, no to czyli co, w tamtą stronę idziemy. No tak. Zuzanko! Słuchaj, ja myślę, że ty powinnaś decydować, bo ty już teraz w tym momencie po prostu to widzisz. Pysę masz, skórkę ci się tu zadarła. Nie, to była, ja tak widziałam. Taki kuziurek. Wolałabym tam, a jak tam już zrobimy, to możemy tu zaczynić. Tam jest rolka, ja dawałam rolkę. Jasia już ma rolkę. Tak ten? Zobaczymy, czy po prostu, czy z tym kapeluszem to nie będzie ekstra też. Bo ja bym... Kapelusz będzie ekstra. Tylko myślę, że nie powinna się w ogóle uśmiechać. Ja? Tak. Ja myślę, że one powinny być takie... Na powagę. One powinny być takie enigmatyczne, takie wiesz. Kurwa, za duży jest ten kapelusz. Włóżcie coś do środka. Z tyłu, nie? Dokładnie. Ciężki? Zajebiście. Nie, jakby mnie nie było. Cień. I możesz sobie po prostu trzymać w ogóle... Naprawdę, nie jakby...
No, przygotowujesz. A akurat pod stolikiem? Sam raz. Kładasz mi w tył? Kładam ci w tył. Zabrzmiało porządnie. Ej, on naprawdę się składa do robienia kupy. Nie, on się składa do położenia się. Jedzenia trawy. Jakiś czarny kotlok jest nawet. Popatrz na mnie. U mnie? Tak, już nie ma. No, już nie masz. A, jest na włosach teraz. Czekaj, tylko wezmę. Wyszłam w kadr. No, do ciebie. Nie snickersa. Normalnie jeszcze ci gitarę przyniosę i jesteś slash. Dobrze, że ja nie słyszę w tym czymś. Idę ci po gitarę. Dobra, to ja mam ci zrobić tutaj. Kluczyki. I tutaj będzie z dziewczynami, tak, Zuza? Tu będzie z dziewczynami też, tak? Na razie będziemy samotni. Tak, bo to mam sobie przygotowywać. No dobre. Czy ja mam wziąć tą blendę i latarkę, żeby cię ewentualnie tak, świecić? Tak. Gdzie są te latarki? Żeśmy gdzieś je wcisnęli. Ja mam. No i to do kadzenia, nie? I kadzidło. Kadzidło miałam przygotowane. Kadzidło jest przygotowane. Dla pani. Ja nie chcesz więcej tych kadzideł, żeby ją tak... A to będzie długo dymiło. Aha. Najwyżej przygotujemy następne, bo ja nie wiem, jak to będzie przy przypadku, nie będzie za ciepło, wiesz? Po prostu trzymaj za te ten, niech mi trzymać. No. Masz strasznie duże te węgielki. No, ale kopcą za to dobrze. Cennego. Nie wszystko na rok, może sobie to było, ale dobra. No. Teatralnie. Próbuj to robić teatralnie. Nie mów. Ja jestem ten. Niech się poprawia. Weź sobie przepij tą ważkę sama i to będzie po prostu też... Tutaj jeszcze kwizy, no właśnie. Możemy mieć. To szpargała na sesji. I też. Pokażę. No pięknie, normalnie gitara i slash. Ciągle jest slash. Mój czarny humor. Ja mam wędzie. Jakbym dostała za dużego oszału, to właśnie mnie gdzieś zamknie. Ale mowy nie ma. Hej! No po lasach hasały, bo to rolniczki robiły. Pani kochana, jak po sesji?
Pierwszy dzień, podsumowanie małe. Zmęczona. Pochosałam po tych lasach. Ale zobaczcie to. Warte. Upamiętnienia. Mokre lasy. Dobra, sesja nie jest zła. Ale to jeszcze nie jest koniec. Nie. Dopiero pierwszy plan na dziś. Musimy się poprzez tego, bo mam nasze świeczki dane tam dziewczyną do jeepa. O. Dobra. Ale czy to ważne w sumie, gdzie to teraz jest? Moi drodzy, lecimy teraz na kolejny plan z hrabiną. Hrabina, jak to hrabina? Patrzcie. Ładnie, o proszę bardzo. Rękawiczkę w pełnym anturażu. Lecimy na następny plan. Oczywiście będzie przebierka tam i tak dalej, ale już nie było czasu, żeby nam słoneczko nie uciekło. Dokładnie. O, patrzcie jak pięknie. Lecimy dalej do następnego lasu. Z przodu ekipa filmowa. Aparat i te sprawy. Charakteryzatorka, tło. Wszystko. No, Boże. Tutaj jest słoneczko przepiękne. Śmigamy. No, pięknie, ta droga. Lecimy, lecimy, bo jest praktycznie wyścig trochę z czasem. Scenariusz cały ustawiony, co jak, jaka scenka, jakie zdjęcia, co gdzie jak. Już ekipa szybciej przygotowała miejsca, w sensie znalazła miejsce odpowiednie i będziemy działać. Także nasza hrabina będzie uwieczniona po hrabiosku. No. Do następnego razu. Kochani, przechodzimy na drugi plan. Tu dziewczyny już lecą, a hrabina musi mieć posiłek. Fajrant. Pół fajrantu. W biegu. No. Włoski się już wyprostowały, ale są. Ale jeszcze rudy są. Fale. No. No, rudy są, tak jak miał być. I z przodu idzie nasz wilk. O. Ja już sobie bluzę ubrałam. Hrabina w wełnianej pelerynie, patrzcie, patrzcie. O. Ha. Outfit of the day. Dokładnie. Outfit of the day. Tu jedzie ekipa planowa z naszymi szpargałami. Bo będziemy zaraz tutaj działać. Jest woda. Patrzcie jak fajnie. Pani fotograf zmarzła? Uh-huh. Troszkę się już chłodno, ale fakt. Papierosy. Outfit of the day. Ale tak jest. O, tak.
Masz truciznę w tym kielichu. Nie wiem, co ja mam. Dobra, patrz, patrz. Halo, halo. Można, ale serce, możemy to... Można je z dołu wtedy jej położyć, żeby ją oświetlić z dołu. Dobra? Jak pięknie, nie? Nie widać. To daj, mogę coś świecić, jak chcesz. To bierz. Thank you.
siadła na ten mikrofon. Teraz. Zbieraj korzonki. A to po prostu tam.